Ostrzeżenie przed rozcieńczaniem Słowa Bożego. A jeśli by kto odstąpił od słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i od tego, co jest napisane w tej księdze. Objawienie Jana, 22 rozdział. Werset 19. I jeśli kto ujmie ze słów księgi proroctwa tego, ujmie też Bóg z udziału jego, z księgi żywota i z miasta świętego i z tego, co napisane jest w tej księdze. Próba dodania nowego objawienia do spisanego Słowa Bożego, do Biblii, jest bardzo poważnym błędem, jak czyni to wiele niebezpiecznych grup religijnych, kultów i fałszywych religii. Jest to ostrzeżenie zawarte w 18 wersecie, ale warto je porównać z przypowieściami Salomona, 30 rozdział, werset 6. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Może więcej. Od 4 wersetu. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? I jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Także powtórzonego prawa, drugiego prawa, piąta Mojżeszowa, czyli Deuteronomy, drugiego prawa, 4:2. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Jeszcze bardziej niebezpieczne, jak pokazują te słowa, zwłaszcza to z objawienia, jest usuwanie lub nawet rozcieńczanie jakichkolwiek słów Biblii. Zauważmy, że ostrzeżenie kładzie nacisk na słowa, nie tylko na myśli. Smutnym faktem jest to, że bardzo wielu liberalnych teologów, zwłaszcza w ciągu ostatnich 100 lat, właśnie to robiło, myśląc w ten sposób, aby uczynić chrześcijaństwo bardziej zgodnym z nowoczesną nauką i filozofią, ale dosłownie igrają z ogniem. Ta sama księga właśnie ostrzegła, że wszyscy, których imiona nie pozostaną w księdze życia, zostaną umieszczeni w jeziorze ognia, bo tak mówi nam objawienie, 20 rozdział, 15 werset. Objawienie, 20 rozdział, werset 15. I jeśli kto nie był zapisany w księdze życia, wrzucony był w jezioro ogniste. Tragiczne jest to, że wiele fragmentów, które ci ludzie starają się usunąć, zawiera odniesienia do piekła, do jeziora ognistego, do jeziora ognia i siarki. Bóg obiecał strzec swojego słowa przed takimi usunięciami. Słowa Pańskie są słowami czystymi. Ty je zachowasz, Panie, zachowasz je od tego pokolenia na wieki. Psalm 12, wersety 6 do 7. Psalm 12, wersety od 6 do 7.
lub od 7 do 8. Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedmkroć przelewane. Ty, Panie, zachowaj ich, strzeż ich od rodzaju tego aż na zawsze, aż na wieki. Jest też wielu takich, którzy nie próbują usuwać żadnych słów z tekstu, ale następnie rozmywają ich zamierzone znaczenie, aby przyciągnąć niewierzących intelektualistów. To również jest niebezpieczne. Piotr, apostoł, ostrzega przed tymi, którzy podważają pisma ku własnej zgubie, jak mówi nam drugi list Piotra, trzeci werset, trzeci rozdział, drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset 16. Jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi, w tym są niejasne rzeczy, trudne do zrozumienia, które nieumiejętni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i inne pisma ku swemu własnemu zatraceniu. To jest bardzo ciekawe, bo chodzi o nieutwierdzonych, czyli o takich, którzy nie wierzą w nieutracalność zbawienia, czyli chodzi o takich, którzy myślą, że zbawienie można utracić. Tacy ludzie przekręcają, jak i inne pisma. I to już zapowiedział apostoł Paweł i Piotr. To jest bardzo szczególne, że oni już to wcześniej wiedzieli. Nigdy nie wolno nam zapominać, że słowa Biblii są czystymi słowami. Oznaczają dokładnie to, co jest napisane. Nic mniej, nic więcej. Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że słowa Biblii są czystymi słowami oznaczającymi dokładnie to, co mówią. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. Tak mówi nam drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset. Drugi Tymoteusza 3:16. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. A co ze zwodzicielami, którzy podają się za zbawionych? Nie należy nikogo na siłę czynić zbawionym. Tak jak głosząc Ewangelię należy być cierpliwym i nigdy nikogo nie przekreślać, tak, jeśli chodzi o tych, którzy deklarują, że są wierzącymi, zbawionymi, a są w sposób jawny sprzeczni ze Słowem Bożym, mamy dokładnie wyraźne, inne zalecenia Pisma Świętego. Nie należy nikogo na siłę czynić zbawionym. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez twoich stróżów. Twoje nawiedzenie wkrótce nastąpi, przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie, bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. To jest z Micheasza, 7 rozdział, taka myśl i chciałbym zwrócić twoją uwagę na powiązanie z Ewangelią Łukasza, 12 rozdział, 52 werset. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzech z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa ze swoją teściową. Łukasza 12. Dlatego cały tekst potem należy rozważyć w świetle
Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w liście Judy. Generalnie, jeśli kogoś nie znamy jako dobrego chrześcijanina w życiu codziennym, ojca, męża, pracownika, uczynnego brata w zborze, w połączeniu z niesprzeczną z Biblią doktryną wyrażaną przez wypowiedzi, to nie mamy podstaw uważać go za narodzonego na nowo zbawionego chrześcijanina. Co to pomoże, że ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma wiary? Czy wiara może go zbawić? Może, jeśli ją ma. Nie może, jeśli jej nie ma. Mówienie, że coś się ma, jest przez ludzi już ćwiczone w piaskownicy. Mój kolega był synem wojskowego i chwalił się, że powie tacie, a tato weźmie na mnie całe wojsko polskie i radzieckie. To w zasadzie kończyło spór, bo ja co najwyżej mogłem o pomoc poprosić młodszą siostrę. Takich, co mówią, że mają wiarę, a mówią inaczej niż Biblia, Słowo Boże nakazuje traktować nam jako zwodzicieli i trzymać się od nich jak najdalej, po pierwszym lub maksimum drugim napomnieniu. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Tak mówią przypowieści, 3 rozdział, werset 7. Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją, mówi Słowo Boże zapisane w przypowieściach 4:15. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. W Słowie Bożym mamy przecież zapisaną naukę. I unikajcie ich. Czyli jeśli jakiś kaznodzieja mówi coś innego niż mówi Słowo Boże, to unikaj takich kaznodziejów. Strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj powszechnej, pospolitej, katolickiej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej i rzekomej nauki, tak mówi 1 Tymoteusza 6, a także pospolitej, katolickiej, powszechnej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługiują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Także mamy w 2 Tymoteusza 2. Bezbożność wskazuje na to, że to jest bez Boga, a człowieka heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, mówi Tytusa 3:10. Abyś nie nabrał jego obyczajów, mówi Słowo Boże, nie błądźcie, złe kontakty psują dobre obyczaje, 1 Koryntian 15, rozdział 33, werset, a także przypowieści 22 rozdział, 25 werset, abyś nie nabrał jego obyczajów. Na pewno znasz historię Dawida i Saula. Saul próbował zamordować Dawida. Mamy o tym świadectwo w 1 Samuelowej 18. I rzekł Saul do Dawida, oto najstarsza moja córka Merab, dam ci ją za żonę, tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał zaś Saul tak, nie chciałbym go tknąć moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Czyli chciał zabić Dawida filistyńskimi rękoma. I jak zadziałał Dawid z Uriaszem? Od kogo się tego nauczył?